Jakiś czas temu media rozpisywały się o małym cudzie, jakim jest wykopanie megalitów w Dąbrowie Górniczej. Mają mieć 11 tysięcy lat, ma być to unikat na skalę światową. Trzeba to zobaczyć. No to co, lecimy, nie? Zapraszamy na nasz kolejny odcinek. Kolega mówi, że nic nie powie. Oczywiście. Ale co dzisiaj chcemy pokazać naszym jakże szanownym i wymagającym widzom? Ciekawostkę. Polegającą na... na takim czymś, co jeszcze nie wiem. Aha. No dobra, słuchajcie, zapuszczamy się w ciemny las, pomimo godziny 13, chyba. Bukowy las. I celem naszej wycieczki, oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy. To jest taki mały warunek. No właśnie. Jest kubka kamieni. Coś Stonehenge. No, tutaj podpowiada. Słuchajcie, i te kamienie, możecie nie wierzyć. No, możesz już tam pokazywać. Są starsze od kolegi. Tak, i od kolegi też. I podobno mają w granicach 11 milionów? Nie, tysięcy lat. 11 tysięcy lat. Co? Znalazłeś jakieś skamieniałości? Widzę, że jedna się rusza i przemieszcza. Słuchajcie, zobaczcie, ile tutaj mamy różnego typu głazów. Część z nich została, jak widzicie, tutaj odkopanych. W chwili obecnej nie wiem, czy jeszcze trwają, czy trwały prace archeologiczne związane tutaj z tym miejscem. Spójrzcie, ile tego tutaj jest. O proszę, tutaj mamy bardzo ładnie dopisane. Czy wierzysz, że megality oraz średniowieczne ślady eksploatacji górniczej na Bukowej Górze wraz ze środowiskiem przyrodniczym tworzą unikalny rejon, nie tylko dla badań archeologicznych i geologicznych, ale w przyszłości będą miały znaczenie dla rozwoju ruchu turystycznego. Rozpoznany na Górze Bukowej kompleks megalityczny jest unikalnym zjawiskiem archeologicznym w skali Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej. Można go uznać za jedno z najciekawszych odkryć w 2025 roku. Ale ja nie, bo powiedziałem 25. Badania w tym obszarze ciągle trwają i na razie generują więcej pytań niż odpowiedzi. Kto by się spodziewał? O, widzicie, tutaj nie można jeździć na kole, chociaż jak wiecie, są my w Dąbrowie Górniczej, więc tutaj się jeździ na rowerze. Patrzcie, jak ta skamieniałość się szybko rusza. Widzicie? Zobaczcie, teren monitorowany. Zdaje się, że dotarliśmy do stanowiska archeologicznego. Zobaczcie, porozciągane sznurki, zdobiona siatka. Powiedzielibyście, że tylko parę kamyków które można zobaczyć na co dzień, no się okazuje, że jest to niesamowicie wielkie odkrycie. Chcemy wam pokazać, o co ten cały ambaras, o co to całe zamieszanie. Słuchajcie, kamieni nie zepsujemy, taka jest sprawa, tylko patrzymy pod nogi, żeby nie przemieścić tej siatki, którą tutaj dościągnęli na stanowisku. Spójrzcie, ile tutaj jest odkopanych tych głazów. No powiem szczerze, jeżeli dobrze, to Dąbrowa Górnicza wyeksponuje, rozreklamuje, no to przyciągnie. Może to nie będzie drugie Stonehenge, ale... Dokładnie. Przyciągną tutaj rzeszy turystów. Kolejne źródło mocy będzie. Tak jest, kolejny czakram. I będziemy obserwować emerytki biegające z wazonikami do źródełka mocy. Spójrzcie, jak ten głaz jest wbity między ten duży kamień. Samo to się tak nie zrobiło. To się jeszcze otwiera tu, o, widzicie? A to się już nagrywa. Wiem, ja potem to wszystko będę musiał wycinać. Jak ja to kocham. Serdecznie z tego miejsca chciałem pozdrowić całą sieć Play, która... To nie jest reklama. Która nie dociera do takich miejsc. Bardzo mi przykro. Ej, czekajcie. Kopiuj link, otwórz w aplikacji. Zobaczymy, może tu pójdzie szybciej. 2 dni później. To może timelapsa zrobimy. No, nie wiem, czy to nie byłoby lepsze, bo to się już w ogóle nie otwiera. To może wyciągnij kartkę. Może. Staropolskim zwyczajem. Chcieliśmy tutaj... Chciał zabłysnąć. Chcieliśmy się pochwalić, że potrafimy obsługiwać urządzenie elektroniczne. W tym wieku. Dokładnie. Jedna skamielina trzyma gimbala, druga skamielina chciała coś powiedzieć. Dobra, tak czy owak, słuchajcie, sieć Play tutaj nie dociera. Zostaniemy przy kartkach, czyli tradycyjnej formie przekazu informacji, słuchajcie. Sobie przygotowałem dużą ściągą, bo ja już stary jestem. I co napisano w internecie? Słuchajcie. Sensacyjne, uważane za niemal już epokowe odkrycie śladów życia na Górze Bukowej w Dąbrowie Górniczej budzi coraz większe zainteresowanie w kraju i na świecie. Tak napisano. Właśnie okazało się, że wyniki badań ostatnich zresztą potwierdziły, że w tym miejscu pochówek z VII lub VIII wieku. Czyli dawno, dawno temu. A to dopiero początek, bo neolityczne stanowisko datowane znacznie wcześniej kryje jeszcze wiele tajemnic. Jak widzicie, na razie mamy tutaj rozciągniętą pajęczynę. Chyba to nie tylko tu. No, ale zobaczymy, nie? Z każdym kolejnym odkryciem, z każdą potwierdzoną badaniem próbką dowiadujemy się więcej. Kiedy więc po raz pierwszy człowiek pojawił się na Górze Bukowej i co tam robił? To powinno udać się na podstawie kolejnych badań. Tak jest napisane. Tak jest napisane w piśmie. Tak, stanowisko neolityczne tworzą płyty skalne ustawione pionowo. To ty. Tak jest. Pionowo. W kształcie zbliżonym do okręgu oraz bloki i fragmenty skał stanowiące bruk. No, czyli tamto cała reszta. Czyli tamto, tak jest. Są one efektem działalności człowieka sprzed tysięcy lat. Rejon badań znajduje się na wysokości 357-366 metrów nad poziom morza, pod warunkiem, że morze jest cały czas na tym samym poziomie, bo przy aktualnej suszy to różnie bywa. Z jakich skał powstała ta budowla, panie Marku? Nie wiem, nie widzę. Nie, a ty też nie widzisz. Obserwacje wskazują na to, że są to dolomity diploporowe, powstałe w płytkim, suchym, ciepłym morzu w środkowym Triasie, czyli około 240 milionów lat temu. Można. Co tutaj jest napisane dalej, co pan Łukasz Konarzewski, czyli Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, mówi o tym miejscu. Bo to sobie właśnie wynotowałem. Myślę, że to miejsce będzie takim namacalnym przykładem współpracy, gdzie mamy wspaniałą przyrodę dookoła i zachowane sprzed tak wielu tysięcy lat megality. To wielka rzadkość w naszej części Europy. Raczej kojarzymy je z Brytanią i zachodnim wybrzeżem Francji, Szkocją, trochę Skandynawią. A to odkrycie jest wyjątkowe w środkowej Europie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Jest to związane z miejscem kultu i pochówkami, ale to wszystko rozwarstwia się w czasie. To miejsce kultu i megality są znacznie starsze niż pochówki. To ważna kwestia jest. Teraz ważną jest kwestia ekspozycji tego wszystkiego, zadbania o to odkrycie, wpisania do rejestru zabytków, ochrony tego miejsca. Zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym, czyli wspólna ekspozycja z lasami państwowymi. Tak to, słuchajcie, wygląda, czyli tak jak obiecaliśmy, pokazaliśmy wam kubkę kamieni, która być może za parę lat stanie się atrakcją turystyczną. No, albo zostanie przysypana ziemią, tak jest. Więc tą sensacyjną wiadomością kończymy ten odcinek. Kolega tu jeszcze pokręci się z tym gimbalem, a my spróbujemy coś jeszcze zdobyć z powietrza. Nie liczyłbym na to. O ile kolega nie zgubił drona. Nie mój. Dlatego się martwię. Do następnego. Słuchajcie, kolega, doktor, docent habilitowany, inżynier, instalator, kolega Marek ma swoją teorię dotyczącą kosmitów, którzy to tutaj zdobili. Czy kolega Marek chce się nią z nami podzielić? Co? Nie, dziękuję. Nie mam żadnej teorii. Wstydzi się. Spójrzcie, kurde, to jest ciekawe.